Norbert Gill, Wademekom Egzaminacyjne, podcast ósmy, Wykładnia Prawa. Zapraszam. Wykładnia Prawa to nic innego jak jego interpretacja. Pamiętajcie jednak, że prawa nie możemy interpretować w taki sam sposób jak literatury. No, w przeciwnym wypadku doprowadzilibyśmy do tego, że te wyniki tej wykładni byłyby dowolne, e, takie byłyby arbitralne w zależności od tego kto i w jakim miejscu tej interpretacji by dokonywał. Zatem ze względu na Tą dowolność mogłoby zdarzyć się tak, że inne wyroki w takich samych sprawach zapadałyby na przykład czy, za, czy decyzje byłyby wydawane w Szczecinie, w Gdańsku, w Białymstoku, w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, czy łodzi. A więc widzimy, że doszłoby do naruszenia zasady praworządności. Albowiem ta zasada równości obywateli i zaufania obywateli do działania organów państwa no, zostałaby tutaj przekreślona. To dobrze nie wróży dla bezpieczeństwa obywateli państwa, jeżeli dokonują one swobodnej wykładni prawa. Co zatem zrobić? Ano, wprowadzić pewne mechanizmy, które to uniemożliwią. Tymi mechanizmami jest podział wykładni na pewne etapy oraz wprowadzenie dyrektyw wykładni. Jakie zatem są etapy wykładni prawa? Czy innymi słowy możemy także nazwać te etapy rodzajami wykładni prawa? Pierwszy taki rodzaj podstawowy to wykładnia językowa. Dlaczego pierwszym zasadniczym rodzajem wykładni jest wykładnia językowa? Ano dlatego, aby być jak najbliżej intencji tych, którzy to prawo tworzą. Dlatego też w obrębie wykładni językowej należy zwrócić uwagę na takie dyrektywy, na przykład jak dyrektywa domniemania języka potocznego. No ona została wprowadzona, dlatego że na co dzień mówimy językiem potocznym, a więc ci, którzy tworzą prawo, także posługują się takim językiem. Dlatego też ten, ta dyrektywa. Domniemania języka potocznego nakazuje nam odwołanie do zwykłego znaczenia używanych słów. Tylko wtedy, jeżeli na przykład jakieś słowo nie występuje w języku potocznym, wtedy wchodzi tutaj w to miejsce dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego. Także obowiązuje tutaj na przykład dyrektywa tożsamości znaczeniowej, która domyślacie się polega na tym, że w trakcie, w momencie dokonywania wykładni należy zachować tą konsekwencję, a więc takiego samego znaczenia należy nadać takim samym słowom. No i dyrektywa kompletności, która z kolei nakazuje wziąć pod uwagę wszystkie elementy, które znajdują się w treści przepisu prawnego. Jeżeli jest przecinek, to zastanówmy się dlaczego. Jeżeli jest kropka i podział na dwa zdania, zastanówmy się dlaczego. Jeżeli po dokonaniu wykładni językowej przepis jest jednoznaczny, to kończymy cały proces wykładni. Gdyż, jak mówiłem, podstawowym zadaniem powinno być dochowanie wierności intencjom prawodawcy. I wykładnia językowa w szczególności ma to zapewnić. Ale, jak powiedziałem, nie zawsze po dokonaniu wykładni językowej uda się ustalić jednoznaczne jego znaczenie. Tego przepisu. Dlatego też drugim rodzajem wykładni jest wykładnia systemowa, która odwołuje się do posadowienia tego przepisu w obrębie danej gałęzi prawa czy w obrębie do konkretnego miejsca, w dane, w które ten przepis znajduje, znajduje się w danym akcie prawnym. To może dać bardzo wiele wiadomości. Dlatego tutaj są takie dyrektywy, które należy przestrzegać, jak na przykład dyrektywa niesprzeczności, aby kolejne akty wykładni układały się w jedną logiczną całość, a nie doprowadzały do sprzeczności na gruncie danego aktu prawnego. To jest na przykład dyrektywa domniemania zasady prawa, a więc jeżeli nie wiemy, czy zastosować zasadę, czy wyjątek, to zawsze działamy co do zasady. Albowiem jak mówiłem w jednym z podcastów, zasady prawa to element porządkujący, to są takie pryncypia w obrębie systemu prawa i wszystkie zasady muszą być ze sobą zgodne. Dlatego też i akty wykładni powinny być z tymi zasadami oczywiście zgodne. I w końcu dyrektywa systematyzacji wewnętrznej, czyli odniesienia się, jak mówiłem, do tego konkretnego miejsca, w którym ten przepis znajduje się w tym konkretnym akcie prawnym. To może być bardzo ważne. Dlaczego bowiem jakaś zasada wysłowiona jest np. w punkcie drugim danego artykułu czy paragrafu, a nie w punkcie pierwszym? Ano dlatego, że aby zastosować regułę z punktu drugiego, wcześniej ta powinna być spełniona reguła z punktu pierwszego. A więc ta dyrektywa systematyzacji wewnętrznej także jest bardzo ważna. Jeżeli to wszystko już zawiedzie i nie uda się ustalić tego znaczenia przepisu prawnego, no to wtedy pozostaje nam trzeci, ostatni rodzaj wykładni to wykładnia funkcjonalna. To bardzo niebezpieczny rodzaj wykładni, albowiem odwołuje się do funktorów pozaprawnych. To wartości społecznych, moralnych, politycznych, a więc odwołuje się do tego wszystkiego, co jest, chciałoby się rzec, na zewnątrz samego przepisu, na zewnątrz samego aktu prawnego, do tych warstw intencjonalnych, których celów, których dany akt prawny jest podporządkowany, które ma zrealizować. Ale oczywiście te cele zmieniają się w czasie, dlatego należy się zastanowić, do jakiego systemu wartości się odnieść, do jakiego, jaki cel ten akt prawny ma zrealizować. A skąd mamy taką wiedzę powiąźć? Ano, na przykład z Konstytucji, z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, z uchwał Sądu Najwyższego. Tam wszędzie poszukujemy tego znaczenia. Dobrze, wiecie już, czym jest wykładnia prawa, wiecie, w jaki sposób jej dokonać. Wiecie, jakie są etapy dyrektywy i jak należy ten proces przeprowadzić, a jak możemy dokonać wykładni, podziału wykładni ze względu na osiągnięty rezultat. Po pierwsze, może, możemy dokonać takiego podziału wykładni na tak zwaną wykładnię dosłowną, rozszerzającą i zawężającą. Wykładnia dosłowna to taka, która jakby odpowiada temu znaczeniu, które uzyskujemy po przeprowadzeniu tej wykładni językowej. Czasami jednak trzeba dokonać wykładni rozszerzającej, z różnych powodów. Wykładnia rozszerzająca to taka, która nakazuje nam przyjąć znaczenie szersze od znaczenia językowego. No, na przykład zobaczcie, zasądzenie odszkodowania dziecku poczętemu, a nienarodzonemu w przypadku śmierci, na przykład jego rodzica, na skutek wypadku przy pracy. My wiemy, że pojęcie dziecko to pojęcie, które występuje w kodeksie cywilnym i jest związane z momentem narodzin dziecka, ale z drugiej strony. Zasądzając odszkodowanie, takie odszkodowanie zasądzilibyśmy, czy powinniśmy zasądzić także dziecku poczętemu, a nienarodzonemu, albowiem zasady współżycia społecznego no, przeciwstawiają się temu, aby te dzieci różnicować i inaczej traktować. Albo wykładnia zawężająca. Może zdarzyć się tak, że to znaczenie podstawowe językowe jest zbyt szerokie i pewnie nie o to Prawodawcy chodziło, dlatego dokonując wykładni należy je zawęzić. No na przykład zasądzenie jakiegoś świadczenia rentowego, emerytalnego z tytułu pracy górniczej, gdzie przepis używa określenia, że praca górnicza to praca w kopalni, ale chyba nie o to chodziło ustawodawcy, aby. W taki sam sposób traktować pracę w kopalni na, na przodku, pod ziemią i na przykład wykonywaną w, w, w biurze w, poprzez przez osoby, na przykład, które świadczą pracę księgowego. Dalej możemy podzielić także wykładnie ze względu na podmiot, który jej dokonuje, na wykładnię autentyczną, legalną i doktrynalną. Wykładnia autentyczna to wykładnia, której dokonuje organ, który ustanowił dany przepis. Na zasadzie mógł ustanowić, może i zinterpretować, na przykład rozporządzenie ministra finansów i jakieś pismo skierowane do Krajowej Administracji Skarbowej, które właśnie tłumaczy, jak dane przepisy stosować. A więc sam autor. Dokonuje tej wykładni. Jest to wykładnia autentyczna. Wykładnia legalna to taka wykładnia, której dokonuje organ wskazany w Konstytucji i która to wykładnia ma charakter wykładni powszechnie wiążącej. W Polsce akurat nie mamy do czynienia z wykładnią legalną, albowiem zgodnie z zasadą podziału władzy w Konstytucji każdy organ musi dokonać wykładni samodzielnie. Natomiast w niektórych państwach wykładni legalnej w szczególności dokonują Trybunały Konstytucyjne. I ta wykładnia ma wtedy charakter wykładni szcze, takiej powszechnie wiążącej, powszechnie obowiązującej, ale jak powiedziałem, w Polsce akurat wykładni legalnej w Konstytucji nie ma. Czasami mówi się o tak zwanej wykładni półlegalnej. Określenie może nieprecyzyjne, ale chodzi tutaj o odpowiedzi uchwały Sądu Najwyższego, które są odpowiedziami na zapytania prawne, jakie kierują poszczególne składy orzekające do Sądu Najwyższego. Jeżeli jakiś przepis budzi pewne wątpliwości interpretacyjne czy rozbieżności w orzecznictwie, wtedy jeżeli Sąd Najwyższy podejmie taką uchwałę, dokona wykładnie danego przepisu, to jednak wiąże ona tylko ten skład orzekający, który takie zapytanie prawne zadał. No i ostatni rodzaj wykładni, wykładnia doktrynalna, to wykładnia, której dokonuje doktryna prawa. Ci, którzy mówią wykłady, piszą podręczniki, komentarze, a więc inni korzystają z ich autorytetu, podpierają się ich publikacjami, aby wzmocnić to, co sami w akcie stosowania prawa zawarli, i w ten sposób chcą to w jakiś sposób jeszcze doktrynalnie podbudować argumentami. Dobrze. Wiemy zatem, czym jest wykładnia prawa, że jest to proces interpretacji. Wiemy, że wykładnia przebiega w trzech etapach. Pierwszy to wykładnia językowa, drugi wykładnia systemowa i trzeci wykładnia funkcjonalna. No ale najważniejsze jest ta wykładnia językowa, bowiem chodzi o to, aby być jak najbliżej intencją z intencjami. Tych, którzy to prawo stworzyli. No i ostatni element to podział wykładni. Tutaj szczególnie istotny jest ten podział na wykładnię dosłowną, rozszerzającą i zawężającą, przy czym wspólnym mianownikiem oceny jest tak samo tutaj to znaczenie językowe. No i podział ze względu na podmiot, który tej wykładni dokonał na wykładnię autentyczną, na wykładnię legalną i wykładnię doktrynalną. Dziękuję bardzo.